Patologia w chuj, patologia w chuj. Panowie, tak jak kurwa Nitra zbanowali, tak kurwa za coś takiego, to jest patologia w chuj, naprawdę. Patologia to masz na drugie, ziomuś. Sportowo nie powinno być takich zachowań, kurwa. To nawet mimo, że jest hajlik, to uważam, że na sportowo nie powinno być takich zachowań. No i chuj to, ale jakiś poziom trzeba zachować, kurwa. Ciśnij tam, kurwa. No kurwa, inteligencja. Ja mam też tak na dziurę dostaniesz i za IQ, kurwa, tyle... Twoja IQ wynosi tyle, panowie, ile temperatura na dworze, kurwa, i coś tam gada. Ja chciałem też zapytać na szybciutko, Malik, bo podczas rundek byliście nawet w stanie stać obok siebie i zatańczyć i tak dalej. Czy ty sobie po prostu te rundki obejrzałeś na nowo i wtedy tak, to wychwyciłeś? Na nowo, tak, tak. I dużo też do mnie też osób powiedział, że przesadził on, co nie? Ale też sobie obejrzałem na spokojnie, no i wiesz, no tak samo jak do ciebie mówisz, żebym cię wyrwał, no jakbyś to, kurde, sobie wiesz. No nie byłbym zachwycony na pewno. No właśnie, no. A powiedz mi, Andrew, czy ty, bo jakby byłeś w stanie powtórzyć te słowa, rozumiem, że teraz już nie jest czas na wspólne tańce i śmieszki, heheszki, tylko teraz będziesz chciał musiał odpłacić za to, co się wydarzyło, prawda? No generalnie, kurwa, tak mi się wydaje, że gdyby nie te jego ziomki tutaj i bym, kurwa, nie był sam, to by nawet, kurwa, ręki nie podniósł. I taka jest, człowieku, co ty taka jest, kurwa, taka jest prawda i tu, wiesz, no, kurwa, patole... Popatrz na siebie, weź warkoczyki, zrobiłeś jakaś cipa, człowieku, jak Sean O'Malley. Jak ty wyglądasz? Mówiłeś, że ty wyglądam, Andrew, jak dziewczynka, jak, a ta dziewczynka ci, kurwo, najebie i taka jest prawda. Opierdolisz mi tam w oktagonie, nie? Przygotuj się na twardą solówę, pokażemy ci, jak się chłopaki z Lubina napierdalają. Tak, więc Andrew i Sequento. Po tym pokazie za chwilkę do was oczywiście dalej wrócimy, więc weź trzy oddechy, bo na pewno też za chwilę będziesz miał w głowie coś innego, i face bo to face ten będzie czas na pewno odczułeś. Natomiast mamy rekordzistę.